Gmina Dobroń położona jest w środkowej części województwa łódzkiego, w powiecie pabianickim. Gmina podzielona jest na 18 sołectw, skład których wchodzi 27 wsi, o łącznej powierzchni 95 km kwadratowych. Dużym atutem gminy jest korzystne położenie względem głównych dróg ekspresowych i krajowych, szlaków komunikacyjnych. Urokliwość gminy Dobroń jest zachętą dla nowych mieszkańców do osiedlania się. Ogólna liczba ludności w gminie z roku na rok wzrasta. Gmina Dobroń stawia na rozwój, dlatego tak często i chętnie, korzystając z doświadczenia, staramy się pozyskać środki zewnętrzne, w tym środki unijne. W latach 2016-2018 zrealizowaliśmy projekt pod nazwą Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dobroń. W ramach projektu termomodernizacją objęliśmy 12 budynków użyteczności publicznej. Zakres prac dla poszczególnych budynków był zbliżony i obejmował m.in. docieplanie stropów, podłogi na gruncie, ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji centralnego ogrzewania i centralnej wody użytkowej, wymianę źródeł ciepła na energooszczędne oraz prace towarzyszące takie jak izolację fundamentów, instalacje elektryczne, montaż oświetlenia energooszczędnego, remonty i adaptacje pomieszczeń. Dzięki realizacji projektu nastąpiła poprawa efektywności energetycznej 12 zmodernizowanych budynków. Gmina Dobroń planuje już kolejne przedsięwzięcia, które będą finansowane ze środków zewnętrznych.